Jezus umiera na krzyżu około 30 roku naszej ery. I o ile krzyżowania były dość powszechnym sposobem uśmiercania ludzi w Imperium Rzymskim, no to moglibyśmy poddać pod wątpliwość to, czy krzyż Chrystusa, tak zwany krzyż prawdziwy, przetrwał ten czas. Jednak, jak się okazuje, ten krzyż przetrwał i ma się dzisiaj dobrze, jest w kilkudziesięciu co najmniej miejscach na całym świecie, w tym w kilkunastu miejscach w samej Polsce. Tutaj wam pewnie rzucę teraz listę z Wikipedii, więc... ale to znalazłem. Oczywiście w tych wszystkich miejscach jest on w kawałeczkach, ale to jakby sprawia, że cała historia, jak ten krzyż przetrwał przez te setki lat tak naprawdę, z czego wiele setek z tych lat to były lata, gdy chrześcijanie, a więc też relikwie i ważne dla nich miejsca były prześladowane. No w jaki sposób ten krzyż przetrwał? Otóż okazuje się, że 1400 lat temu mniej więcej, czyli w VII wieku, krzyż trafił w ręce Persów. I było to takie ogromne wydarzenie dla całego chrześcijańskiego świata, że ten krzyż trzeba było odbić. I ten krzyż po odbiciu właśnie z rąk Persów już był w miarę bezpieczny, przynajmniej jego część. Ale o tym po kolei. Zacznijmy od tego, że po śmierci Jezusa nie ma w ogóle informacji, co się stało z krzyżem. To znaczy, on mógł być zarówno spalony, gdzieś rzucony, wykorzystany ponownie, cokolwiek się mogło z nim stać. Generalnie przepadł i za bardzo nikt o tym nie mówił. Zmieniło się to w IV wieku. Był taki cesarz jak Konstantyn, to jest dokładnie ten sam gość, który założył Konstantynopol. I on miał matkę, świętą Helenę. I święta Helena była wielką fanką chrześcijaństwa, była wielką katoliczką i jak ona tylko usłyszała o tym, że krzyż Chrystusa jest gdzieś w Jerozolimie, w jakimś sekretnym miejscu schowany, postanowiła tam pojechać. Jak pojechała do Jerozolimy, to podzieliła ten krzyż na trzy części, nie pytajcie jak, bo nie wiem. I jedną część krzyża zawiozła ze sobą do Rzymu, drugą część wzięła do Konstantynopola, a trzecią część zostawiła w Jerozolimie. I o tej części porozmawiamy sobie dzisiaj, chociaż wydarzenia, o których powiemy dzisiaj, odbywały się 300 lat później, a mimo to na wszystkich takich obrazach czy ikonach z tego czasu nasz dzisiejszy bohater, czyli Herakliusz, jest pokazywany, że on niesie cały krzyż, a nie jakby jedną trzecią tego krzyża, więc tak naprawdę nie do końca możemy to objaśnić, ale jakby zostawmy ikonografię sobie. Więc żeby wiedzieć, kim był Herakliusz, który został później cesarzem, musimy sobie najpierw wyobrazić sytuację polityczną w Bizancjum na początku VII wieku. W 602 roku władzę w Bizancjum przejmuje Fokas. Wedle historyków Fokas był jednym z najbardziej brutalnych, jednym z najgorszych, najbardziej despotycznych władców w historii Bizancjum, przy czym tu warto zauważyć, że no, historie piszą zwycięzcy, a w efekcie Fokas przegrał, więc mogli go tak odmalować po prostu dlatego, że był wrogiem, którego pokonano. Generalnie Fokas zdobył władzę w 602 roku, pokonując swojego poprzednika Maurycjusza, którego zamordował, i sytuację tę postanowił wykorzystać Chosroes II, czyli król królów, Szachin Szach Persji. Król królów, żeby pomścić swojego, w sumie oni byli spokrewnieni z Maurycjuszem, więc żeby pomścić swojego kuzyna, najeżdża na Bizancjum, przy okazji mszcząc dobre imię, ale też zagarniając troszeczkę ziemi dla siebie, a w tym troszeczkę tam baraszkując w okolicach dzisiejszej Jerozolimy. Generalnie sytuacja w państwie bizantyjskim, do której doprowadza Fokas, jest tragiczna. On się trzyma na tronie dlatego, że ma dobre stosunki z papieżem, co się nie podoba wszystkim innym tak zwanym egzarchom, czyli ludziom, którzy zarządzali poszczególnymi jednostkami administracyjnymi Bizancjum. Więc ci egzarchowie zawiązują spisek i na czele tego spisku staje najmocniejszy, najbardziej bogaty z nich wszystkich, czyli Herakliusz Starszy, ojciec naszego dzisiejszego Herakliusza. Herakliusz Starszy zarządza praktycznie całą Afryką, która jest w posiadaniu Bizancjum, z racji tego, że afrykańska część imperium jest oddzielona od tej położonej w Azji mniejszej, w Anatolii, no to ten spisek dość fajnie nam rozkwita, bo... I Herakliusz Starszy stwierdza, okej, dobra, no to trzeba wbić do Konstantynopola i pokonać Fokasa. Oczywiście bardzo szybko rebelia opanowuje Egipt i Egipt wtedy był spichlerzem tak naprawdę Bizancjum, więc tam w ogóle całe zboże, wszystko zwożono stamtąd do stolicy, do Konstantynopola, to zostało odcięte, więc później jeszcze łatwiej było im zdobyć samą stolicę. W 610 roku zdobywają stolicę, zdobywają konkretnie wojska Herakliusza Starszego, zarządcy Afryki
pod dowództwem jego syna Herakliusza, czyli później Herakliusza Młodszego, i Niketasa. I w tym momencie zaczynają się rządy Herakliusza Młodszego. Tu jeszcze warto wspomnieć o kolejnym wrogu Bizancjum w tamtym okresie, bo to nie było tylko tak, że jakby wielkie Bizancjum i walczy tylko z Persją od wschodu. Tak naprawdę był jeszcze duży wróg na północnym zachodzie, czyli Awarowie sprzymierzeni ze Słowianami. To były takie ludy koczownicze, Słowian dzisiaj znamy bardzo dobrze. Awarowie przyszli gdzieś tam ze stepów i się osiedlili mniej więcej w okolicach dzisiejszych Węgier, czy ogólnie rzecz biorąc Bałkanów. W każdym razie byli oni dość groźni i bardzo często zagrażali Bizancjum właśnie od północy i z nimi o nich jeszcze porozmawiamy sobie dzisiaj bardzo dużo. A w każdym razie w latach 613-614, w momencie gdy Herakliusz już rządzi Bizancjum, to jakby Persowie nadal najeżdżają to państwo, czyli niezależnie, że jakby już jest drugi cesarz od momentu Maurycjusza, czyli tego, którego trzeba było pomścić, to Persowie nadal, Chosroes II tak naprawdę nadal wykorzystuje sobie sytuację i na to Bizancjum napada. W tym samym czasie, w 614 roku prawdopodobnie, grabi on potwornie Jerozolimę, Betlejem i wszystkie inne ważne miasta związane z chrześcijaństwem w Palestynie, ku uciesze lokalnych Żydów, przynajmniej tak jest napisane w źródłach, i grabi między innymi właśnie krzyż Chrystusa, ten pozostały w Jerozolimie. Dlaczego? Dlatego, że jego żona była chrześcijanką, dokładnie była monofizytką, czyli monofizytyzm to był taki, to jest taka, no, jeden z odłamów chrześcijaństwa, i ten krzyż miał być właśnie podarunkiem, prezentem właśnie dla jego żony. I w tym czasie, no, ciężko jest 3 lata po wojnie domowej zapobiec inwazji wielkiego mocarstwa ze wschodu, więc Herakliusz tak naprawdę za dużo nie może zdziałać, więc tak naprawdę cały Lewant, cała Palestyna wchodzi w posiadanie perskie. Do tego na Bizancjum nadal najeżdżają Awarowie i Słowianie. Co więcej, Awarowie wraz ze Słowianami planują zasadzkę na samego Herakliusza. Zapraszają go na rozmowy pokojowe do Heraklei. Do tej Heraklei, gdy Herakliusz jedzie, to ogarnia, że coś tu jest nie tak. I generalnie prawie by wpadł w zasadzkę, ale w tę zasadzkę nie wpada, więc Awarowie się strasznie wkurzają. Stwierdzają, że oni teraz złupią Herakleę, nawet podchodzą pod Konstantynopol, tam łupią przedmieścia Konstantynopola i generalnie się cofają. Potyczki z Awarami, no, trwały dość długo, ale na razie dajmy sobie z nimi spokój. Mija kilka lat. 622 rok, do Herakliusza przychodzi list od Chosroesa II i w tym liście Chosroes wyzywa go od najgorszych. W sensie od najgorszych wtedy to nie było kuchu i tak dalej, tylko ty, naiwny psie, który wierzy, że twój pan cię zbawi, a on dał się ukrzyżować kilku Żydom i umarł, i jak on teraz ma ciebie wybawić, uważasz się za wielkiego przywódca, tymczasem ja grabię twoje ziemię, bla bla bla. I to był duży błąd Chosroesa, bo Herakliusz, gdy przeczytał to, powiedział sobie: ciekawe, może jakbym to przeczytał w Hagia Sofia przed tłumem, to oni by stwierdzili, że ktoś tu obraża naszą wiarę. Tak też zrobił, poszedł do Hagia Sofia, przeczytał właśnie ten list i wszyscy stwierdzili: nie, musimy iść na wojnę z tymi brzydkimi, okropnymi Persami, którzy obrażają naszą wiarę. I do tego ruchu dołączył się patriarcha Sergiusz, który też dzisiaj się kilka razy nam przewinie przez tę historię, i on postanowił całe złoto, całe srebro, wszystkie ozdoby z Hagia Sofia sprzedać i pieniądze ze sprzedaży tych wszystkich ozdób przeznaczyć właśnie na wyprawę wojenną Herakliusza. Więc wojna zaczęła się jeszcze w tym samym roku, na jesieni 622 roku. Herakliusz wziął swoją armię i totalnie poleciał do Persji. Pierwsze bitwy bardzo dobrze wygrywał, ale problem był taki, że wziął ze sobą całą armię, to znaczy, że Konstantynopol był teraz praktycznie ogołocony, więc znowu zaczęli najeżdżać Awarowie. Wtedy Herakliusz musiał przerwać swoją walkę na froncie wschodnim, wrócić do Konstantynopola i zawrzeć rozejm, tym razem rozejm, który trwał, w sensie był podpisany faktycznie i troszkę trwał, z Awarami i Słowianami. Jak już zabezpieczył granicę na północy, no to stwierdził, że wróci do Persji i generalnie w okolicach dzisiejszej Armenii i Azerbejdżanu walczył z Persami przez 3-4 lata. To były długie lata z mieszkaniem gdzieś w Armenii, walczeniem tutaj, zdobywaniem pozycji, traceniem pozycji, no generalnie wojna pozycyjna pełną gębą, i to w VII wieku. Wracamy do Konstantynopola, bo z jednej strony mamy już pokój z Awarami zawarty, Awarowie, Słowianie nie zagrażają Konstantynopolowi, przynajmniej tak się wydaje, no a Chosroes ma większą armię niż tylko taką, która może gdzieś tam na Kaukazie się bić z Bizantyjczykami. Więc Chosroes postanawia najechać na Konstantynopol.
No i tutaj wychodzi nam taki element charakteru Awarów, ponieważ Awarowie jak tylko usłyszeli, że Persowie najeżdżają na Konstantynopol i mają w tym ogromne szanse, żeby ten Konstantynopol zdobyć, to stwierdzają, zawrzemy z nimi sojusz, weźmiemy sobie pieniądze z grabieży i będziemy żyć znowu tak jak zwykle, tylko na jeszcze wyższym poziomie. Więc Awarowie tak naprawdę ten cały rozejm zawarty z Herakliuszem kilka lat temu anulują i dołączają się do Persów. W związku z tym 29 czerwca 626 roku pod bramami Konstantynopola mamy mniej więcej 30 tysięcy wojsk perskich i 80 tysięcy Awarów. Do Awarów jeszcze należy doliczyć tych, którzy przypłyną na łódkach. To byli głównie Słowianie, na takich prototypach kozackich czajek, powiedzmy. Oni mieli też zaatakować w pewnym momencie w bitwie. Generalnie Konstantynopol miał do obrony tylko 12 tysięcy żołnierzy, co jest praktycznie 1/10 sił przeciwnika, ale miał też patriarchę Sergiusza. I to, co możemy przeczytać, to jest to, że patriarcha Sergiusz codziennie odprawiał dookoła murów miasta procesję z wizerunkiem Matki Bożej, z prośbą o to, żeby wyratowała miasto, i w efekcie wyratowała miasto. Ale nie głównie ona, bo też te 12 tysięcy wyszkolonych wojowników plus ludzie, którzy tam mieszkali, jak się dowiedzieli, że ci Persowie ich najechali, to generalnie morale im wzrosły i stwierdzili, musimy ich pokonać. Tutaj zastosowano się do kilku trików, bo wojna była prowadzona na dwóch polach, czyli była prowadzona zarówno na lądzie z tymi 30 tysiącami Persów i 80 tysiącami Awarów, jak też na morzu, bo była tam też perska flota i była flota awarsko-słowiańska. Generalnie Bizantyjczycy mieli bardzo dobrą flotę i pokonali ich totalnie. Wtedy Awarowie stwierdzili, ci Persowie chyba nas zrobili w konia i w takim razie zabieramy całe swoje wojska. I w tym momencie 80 tysięcy Awarów się wycofało i zostali sami Persowie, którzy też porzucili ten temat, stwierdzili, że wrócą sobie na wschód i tam będą dalej walczyć. Tymczasem było już troszeczkę za późno, bo Herakliusz też pomyślał o sojusznikach i wyprawił się na północ, za Kaukaz zupełnie, do tak zwanych Turkutów. Turkuci to przodkowie, powiedzmy, Tatarów, mniej więcej, Mongołów. I ci Turkutowie wysłali mu 40 tysięcy swoich konników głównie, więc armia Herakliusza była teraz o wiele większa od armii perskiej, zwłaszcza, że w armii perskiej brakowało tych 30 tysięcy wojsk, które poszły na Konstantynopol. Więc ci Turkutowie pomogli Herakliuszowi bardzo mocno w walkach. Kolejne walki były po prostu wygrywane, jedna za drugą. 12 grudnia 627 roku odbyła się bitwa pod Niniwą. I tutaj wedle niektórych podań ona miała się rozstrzygnąć podczas walki bezpośrednio między Herakliuszem i dowódcą perskim Rachzadem. W momencie, gdy Herakliusz pokonał Rachzada podobno jednym tylko cięciem, to cała bitwa była wygrana na korzyść Konstantynopola, wojska perskie się poddały i generalnie droga była wolna, żeby pójść do Persji, zagarnąć krzyż i wrócić z chwałą, z tarczą do Konstantynopola. No i poza tym, że Chosroesowi groziło to, że zginie z rąk Konstantynopola, to też groziło mu to, że zginie w wyniku spisku, który właśnie się szykował w Persji. Zorganizował go kto? Syn samego Chosroesa, czyli Shiroe, i ten spisek w efekcie się powiódł. Złapano Chosroesa, rozstrzelano go z łuku i Shiroe objął władzę w Persji. Objął tę władzę i jego pierwszą decyzją było to, żeby zawrzeć pokój z Konstantynopolem. Ten pokój zawierał w sobie takie przypisy jak to, że wszystkie ziemie, które były przy Konstantynopolu przed panowaniem Herakliusza, wrócą, czyli cała Palestyna, cały Lewant, generalnie te tereny wschodnie, a także zostanie zwrócony do Jerozolimy krzyż. No i co się stało z tym krzyżem? Krzyż został wzięty przez Herakliusza, prawdopodobnie nie on sam niósł go cały czas od Persji, tylko dopiero jak przyjechali do Jerozolimy, wziął go wziął go na swoje plecy i na swoich własnych plecach przyniósł ten krzyż do jednej ze świątyń w Jerozolimie. Było to niesamowite święto, jedno z większych świąt, jakie można było sobie wyobrazić. Pierwsza tak naprawdę krucjata, bo nazwijmy to krucjatą, była to walka o krzyż, mimo że nie była to walka z muzułmanami, jak w późniejsze krucjaty, została wygrana właśnie przez chrześcijan. I powiecie, kurczę, ten Herakliusz musiał być w takim razie niesamowitym gościem i na pewno zdobycie krzyża było pierwszym z jego największych sukcesów
sukcesów w historii. No nie, bo pierwszym było tak naprawdę zdobycie władzy, późniejszym było najechanie na Persję, a dopiero trzecim było zdobycie krzyża. Ale co działo się później, po 626 roku? Otóż Herakliusz już nigdy nie miał takiego szczęścia, generalnie totalnie wycieńczony wojną, on, jak i całe Bizancjum, no musieli ulec nowej wielkiej religii, czyli islamowi. Wyobraźcie sobie, no generalnie państwo od 602 roku, czyli od kiedy Fokas przyszedł do władzy, jest w stanie niemalże ciągłej wojny, zarówno domowej, jak i wojny z Persją od wschodu i najazdami Awarów z północy. Więc generalnie byli totalnie wycieńczeni, wtedy przyszli Arabowie i Arabowie zaczęli powoli zdobywać kolejne tereny. No więc pierwsze tak naprawdę 15-16 lat panowania Herakliusza to były same sukcesy, wygrywanie wojen domowych, godzenie wszystkich dookoła, wygrywanie z Persami, wzięcie krzyża, super sprawa. Później niestety uległ Arabom, Arabowie zdobyli te jego zdobycze na wojnie z Persją i w 641 roku Herakliusz umiera. Mimo to te ostatnie 15 lat jego panowania nie jest aż tak pamiętane. Głównie ówcześni, jak i historycy pamiętali mu właśnie ten jego ogromny wyczyn, czyli odbicie krzyża prawdziwego z rąk Persów. I to było na tyle w tym dość nietypowym jak na razie temacie, bo zazwyczaj się zajmowaliśmy XIX i XX wiekiem, dzisiaj poszliśmy troszeczkę do tyłu, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli interesują Was jakieś podobne tematy, możecie zasugerować w komentarzach, to ja postaram się na ten temat niedługo coś może nagrać. Dziękuję oczywiście za wsparcie wszystkim moim patronom, którzy gdzieś tutaj się teraz wyświetlają. Możecie do nich dołączyć przez Patronite'a. Serdecznie do tego zachęcam, będę miał wtedy więcej czasu po prostu na pracę dla Was. Zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajeczki w górę i mam nadzieję, że w komentarzach się rozwinie jakaś ciekawa dyskusja, mimo że tematy są mało bieżące, ale myślę, że nadal ciekawe. Także dzięki Wam wielkie, do zobaczenia, cześć!